Hej, nazywam się Aleksandra Bronisz i witam Was w podsumowaniu, które prowadzę razem wspólnie z Dominiką Kolesińską. Cześć wszystkim. Witamy Was po dwutygodniowej przerwie. Zbierałyśmy trochę informacji, żeby nagrać kolejne podsumowanie. Także myślę, że możemy sobie zacząć od Grand Prix, które miało miejsce w Szwecji. Tak, to była już siódma runda tegorocznego cyklu Grand Prix. Odbyła się ona w szwedzkiej Molili w sobotę 14 sierpnia, więc już trochę czasu minęło od tego spotkania. Tak, podczas siódmej rundy na stadionie w Szwecji mogliśmy oglądać Dominika Kubera. Zawodnik wystąpił jako trzeci rezerwowy za kontuzjowanego Martina Vaculika. Dostał się do półfinału, ale ostatecznie zajął miejsce siódme. Pierwszym rezerwowym był Aleksandr Łoktajew. Zawodnik z Ukrainy niestety przez ograniczenia dotyczące podróży, dotyczące kwarantanny właśnie związane z pandemią COVID-19 ostatecznie nie dotarł na zawody. Drugim rezerwowym był Jamon Lindsay. Australijczyk również był kontuzjowany, dlatego nie zastąpił Słowaka. Tak, jeżeli mowa tutaj o Dominiku Kuberze, to nie był jedynym Polakiem, któremu znów dobrze poszło w Grand Prix. W półfinałach w szwedzkiej Molili znalazło się aż trzech Polaków. Oprócz Dominika Kubery był to Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik, który ostatecznie zakończył te zmagania na pierwszym miejscu. Myślę, że po jego początku mało kto się spodziewał tego, bo nie oszukujmy się, mistrzowi świata nie szło zbyt dobrze na początku, lecz jak sam powiedział, w najważniejszym momencie znaleźliśmy prędkość i właśnie ta prędkość dała mu kolejne pierwsze miejsce w Grand Prix, tuż za nim na drugim miejscu znalazł się Artiom Łaguta, kolejny świetny występ Rosjanina, jak widać nie daje odetchnąć Zmarzlikowi, tylko cały czas tam mu stąpa po piętach. A na trzecim miejscu był Fredrik Lindgren. Znów ta trójka tam ciągle nam się pokazuje w Grand Prix, zwłaszcza na podium właśnie. Warto wspomnieć o tym, że ostatecznie czwartego miejsca nikt nie zajął, ponieważ w pierwszej odsłonie finału presji, emocji nie wytrzymał po prostu Jason Doyle, który wjechał w taśmę, więc w powtórce finału już znaliśmy zawodników, którzy staną na podium. Tak, tak. Tak naprawdę wygrana tej siódmej eliminacji indywidualnych mistrzostw świata na żużlu umocniła tylko prowadzenie Bartosza Zmarzlika w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik jest na pierwszym miejscu z sumą punktów 121. Zaraz za nim jest Artiom Łaguta z ilością punktów 118, także jak widzimy, ta różnica jest naprawdę niewielka. Trzecie miejsce zajmuje Szwed, Fredrik Lindgren, ma punktów 96. No i zaraz za nim drepnął po piętach Emil Sajkudinow, Rosjanin, ma punktów 91. Także również ta suma punktów jest niewielka, wynosi zaledwie tutaj 5 punktów. Na ostatnim tutaj miejscu w pierwszej piątce mamy kolejnego Polaka, jest nim Maciej Janowski, na swoim koncie ma punktów 83, także jak widzimy pomiędzy miejscem pierwszym i drugim, a trzecim i czwartym jest niewielka różnica, może się jeszcze wiele zadziać. Kolejne Grand Prix już niebawem, ponieważ w najbliższą sobotę, 28 sierpnia, tym razem odbędzie się w Rosji, w Togliatti. Tym razem mamy zastępstwo za Martina Vaculika, zastąpi go między innymi Aleksandr Łoktajew. Dziką kartę na te zawody otrzymał Vadim Tarasenko, czyli zawodnik reprezentujący Polonię Bydgoszcz w pierwszej lidze żużlowej. Dziewiąta runda odbędzie się w duńskim Vojens 11 września planowo. W tych zawodach wystąpi zawodnik motoru Lublin Mikkel Mikkelsen, który otrzymał od organizatorów dziką kartę.
Ostatnia runda, 10, jest zaplanowana na 2 października i odbędzie się w Polsce na toruńskiej motoarenie. Tak, na zawody w Toruniu jeszcze nie ma przyznanej dzikiej karty. Wciąż czekamy, kto dostanie szansę, by jeździć wśród najlepszych w Toruniu. Ale jeżeli jesteśmy już w temacie Grand Prix, to właśnie w sobotę, 21 sierpnia, odbył się Grand Prix Challenge w Żarnowicy. Tutaj do Grand Prix 2022 awansowało aż 2 Polaków. Na pierwszym miejscu zawody zakończył Paweł Przepełski, a na trzecim Patryk Dudek. Więc wielkie gratulacje dla chłopaków. Cieszymy się, że kolejni Polacy będą reprezentowali nasz kraj w takiej światowej stawce. Na drugim miejscu był Max Frick, a na czwartym, już poza tą trójką, która awansuje do Grand Prix 2022, znalazł się Janusz Kołodziej. Bardzo mało mu zabrakło, lecz jest jeszcze dla niego szansa, bo jeżeli Max Frick znajdzie się w najlepszej szóstce tegorocznego cyklu Grand Prix, która będzie utrzymana na kolejny sezon, to wtedy w jego miejsce właśnie wskoczy Janusz Kołodziej, więc trzymamy kciuki, że jego również będziemy widzieli w Mistrzostwach Świata w przyszłym roku. Tak. Myślę, że teraz możemy sobie przejść do pierwszej ligi żużlowej. To już koniec fazy zasadniczej w pierwszej lidze. Pierwszym meczem 14 kolejki było spotkanie pomiędzy Orłem Łódź a Startem Gniezno. Jak widzimy, różnica w punktach była spora, ponieważ spotkanie zakończyło się z wynikiem 52-38. Najlepiej punktującym zawodnikiem w Łodzi był Brady Kurz, zdobył 13 punktów. Zaraz za nim był Aleksandr Łoktajew. Sumą punktów 12. Dobry wynik również otrzymał Luke Becker. Zdobył łącznie punktów 10. No jak widzimy, po wyniku tak naprawdę w łódzkiej drużynie każdy zawodnik dorzucił do dorobku cenne oczka. Tak, w drużynie Startu Gniezno najlepiej punktował Fredrik Jakobsen. Zdobył 10 punktów. Natomiast Kildemant, Lachti i Pfeiffer zdobyli po 7 oczek i cała drużyna uzbierała punktów 38. Tak. Kolejnym spotkaniem było starcie pomiędzy Wybrzeżem Gdańsk a Unią Tarnów. Zakończyło się z wynikiem 49-41. Liderem zespołu gdańskiego był Jakub Jamruk. Zawodnik zdobył 10 punktów z 2 bonusami. 9 punktów z bonusem zdobył Krystian Pieszczek, a 7 punktów i 2 bonusy zdobył Piotr Gryszkowski. Goście nie dali tak łatwo wygrać, trochę tam namieszali. Zdobyli 41 punktów, najwięcej zgromadził Ron Tangate, aż 11, Iversen i Mroczka po 9 punktów zrobili i Koza 7. Kolejnym spotkaniem 14 kolejki był mecz Ostrowi, a z Polonią Bydgoszcz. Zakończył się z wynikiem 54-36, także tutaj mamy widoczną drużynę liderów. 13 punktów w drużynie gospodarzy zdobył Olivier Bernson, Patrick Hansen zdobył 10 punktów i 2 bonusy, a Tomasz Gapiński 10 punktów z bonusem. To były wyniki tak naprawdę 3 najlepszych zawodników, bo jak widzimy, no każdy z zawodników gdzieś tam tutaj dołożył te punkty i różnica jest również spora, jak w przypadku meczu Łodzi i Gniezna. Tak, tutaj ta porażka dla Polonii Bydgoszcz oznaczała brak playoffów. Bydgoszczanie zakończyli sezon na 5. miejscu, tuż za najlepszą czwórką, jeżeli chodzi
o te zawody, to liderem drużyny Polonii Bydgoszcz był Andreas Wiager z 12 punktami. Vadim Tarasienko, którego zobaczymy już w sobotę na Grand Prix, przywiózł 11 punktów. I tutaj dobry występ juniora, ponieważ Wiktor Przyjemski zgromadził 5 punktów. Występ na obcym torze jako goście, tak, drużyna gości. Uważam, że dobry wynik juniora Bydgoszczy. Ostatnie spotkanie rozegrało się w Krośnie. Wilki kontra Rybnik. To spotkanie tak naprawdę zakończyło nam rywalizację w rundzie zasadniczej e-winner pierwszej ligi. No lepsi okazali się Krośnianie. Najlepiej punktującym zawodnikiem w tej drużynie był Andrzej Lebiedew. Zdobył aż 14 punktów. 12 punktów z bonusem zdobył Mateusz Szczepania i również dobry wynik tutaj odniósł Wacław Milik, 8 punktów z bonusem. Tak, ten mecz miał rozstrzygnąć, kto będzie na pierwszym i na drugim miejscu ostatecznie właśnie w tabeli. Dwa najlepsze zespoły się ze sobą mierzyły i górą, tak jak mówisz, byli Krośnianie. Rybnik, który zgromadził 41 punktów. Jego liderem był Jepsen Jensen z 11, Kacper Gomulski 8 punktów i 7 punktów dorzucił Runę Holta i właśnie tak zakończyła się faza zasadnicza w e-winner pierwszej ligi i najlepsza czwórka wygląda następująco. Wilki Krosno, ROW Rybnik, Ostrów i Wybrzeże Gdańsk. Zakończyła się pierwsza liga, jeżeli chodzi o fazę zasadniczą, ale również mamy koniec fazy zasadniczej w PGE Ekstralidze. Jeśli chodzi o podsumowanie 14 kolejki, pierwszym spotkaniem, które się rozegrało właśnie już w ostatniej kolejce, było to spotkanie we Wrocławiu, Sparta kontra Zielona Góra. Bardzo istotny mecz, ponieważ jak wiemy, niestety Zielona Góra spadła tutaj z tabeli PGE Ekstraligi. Spotkanie zakończyło się z wynikiem 53-37, także ta różnica w punktach była spora. Jeśli chodzi o Spartę Wrocław, na chwilę obecną znajduje się ona na pierwszym miejscu w tabeli. Najlepiej punktującym zawodnikiem podczas tego spotkania był Maciej Janowski, zdobył on łącznie 12 punktów. Artiom Łaguta również bardzo dobry wynik, 10 punktów. Po 9 punktów zdobyli Gleb Czogunowski, Daniel Bewlej, także również bardzo dobre wyniki. Tak, tutaj Zielona Góra zakończyła ten sezon na 8 miejscu, więc tym samym nie ujrzymy Falubazu już w przyszłym roku w Ekstralidze. Będą się ścigali na pierwszoligowych torach. A jeżeli chodzi o ten mecz, to tak, zdobyli 37 punktów. Liderem był Max Frick z 15. Drugim najlepszym zawodnikiem Patryk Dudek 13 punktów. I tą najlepszą trójkę tutaj dopełnia Piotr Protasiewicz z 6 oczkami. Kolejne spotkanie odbyło się na toruńskiej motoarenie. Gośćmi tutaj przyjezdnymi była Stal Gorzów. Ostateczny wynik spotkania wyniósł 50-40. Tutaj myślę, że trzeba wspomnieć i pochwalić braci Holderów. Jack Holder podczas tego spotkania zdobył punktów 11, natomiast Chris Holder zdobył ich 10. No widać zdecydowaną różnicę i poprawę w jeździe, jeśli mamy tutaj porównywać tą formę z początku sezonu. Także myślę, że bardzo dobra informacja. Robert Lambert, również bardzo dobrze punktujący zawodnik podczas tego spotkania, tak jak Chris, do pół punktu 10. Ale myślę, że tutaj nie mamy się co dziwić. Robert przyzwyczaił nas do takiej jazdy tutaj w Toruniu. Bardzo dobrze się tam czuje, także nie jest to, myślę, zaskoczenie. Tak, zdecydowanie dobrze się czuję. Ale podczas tego meczu na motoarenie również dobrze czuł się Bartosz Zmarzlik, który zgromadził 17 punktów. Gdyby nie defekt w jednym z wycików, to zdobyłby komplet.
10 punktów zdobył Anders Thomsen, natomiast 8 punktów Wiktor Jasiński. Tutaj bardzo dobry występ juniora. Tak. Kolejnym spotkaniem mamy starcie pomiędzy Unią Leszno a Motorem Lublin. Na chwilę obecną Unia Leszno znajduje się na 4. miejscu w tabeli. Cóż, pomimo tego, że Motor Lublin tego spotkania nie wygrał, to właśnie do niego trafił punkt bonusowy. Jeśli chodzi o drużynę gospodarzy, czyli Leszno, tutaj liderem drużyny był Jason Doyle, zdobył 13 punktów. 10 punktów zdobył Emil Sajfudinow, a James Lindsay zakończył ten mecz z wynikiem 8 punktów. Tak, jeżeli chodzi o przyjezdnych, to widać, że walczyli o tego bonusa. Najpierw w ogóle mecz był bardzo na styku. Dopiero później gospodarzom udało się trochę odjechać. Tutaj widać, że Lublinianie mieli chrapkę na w ogóle zwycięstwo, ale punkt bonusowy wystarczył im, aby przegonili w tabeli Gorzów i znaleźli się ostatecznie na 2. miejscu. Liderem tego zespołu był Jarosław Hampel z 9 punktami, Krzysztof Łuczkowski 7 punktów, tutaj bardzo dobry występ zawodnika i jeżeli będzie się tak dalej prezentował w playoffach, to myślę, że może być ważnym ogniwem w lubelskiej drużynie. I 7 punktów również zdobył Mikkel Mikkelsen. Tak, ostatnim meczem w 14. kolejce było starcie pomiędzy GKM-em Grudziądz a Włókniarzem Testowową. Spotkanie zakończyło się z wynikiem 48-42. Na chwilę obecną GKM Grudziądz zajmuje 7. miejsce w tabeli PG Ekstraligi. Podczas tego spotkania liderem drużyny był Przemysław Pawlicki, który łącznie zdobył 13 punktów. Niki Petersen, no tutaj też sprawa jest ciekawa, ujrzeliśmy Nikiego podczas tego spotkania, zdobył on 11 punktów, także bardzo dobry wynik. Gdyby go zabrakło podczas tego meczu, myślę, że no ten wynik na pewno by inaczej wyglądał i Grudziądz mógłby mieć problemy, ale jak widzimy do tego nie doszło. Krzysztof Kastrzak również zdobył cenne 10 oczek i dorzucił się w ten sposób do dorobku drużyny. Dzięki czemu wygrali. To był mecz o być albo nie być zarówno dla Grudziądza, jak i Zielonej Góry. Od tego meczu zależało, kto spadnie z Ekstraligi, czy będzie to Grudziądz, czy Zielona Góra. Jeżeli chodzi o drużynę gości, o Włókniarza Częstochowe, to byli 42 punkty, liderem był Leon Madsen z 10, Jonas Jeppesen zdobył 9, natomiast Bartosz Smektała 8 punktów. Tak, możemy sobie teraz przejść do pożegnania Zielonej Góry, o czym już wspomniałyśmy. No niestety Zielona Góra spadła. Tak, po 15 latach od 2007 roku mogliśmy oglądać Falubę z Zieloną Górę w Ekstralidze. Wiele wniosła, wydaje mi się, do najlepszej ligi. Zdobyli w tym czasie 3 złote medale, 1 srebrny i 2 brązowe. Jest to bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o drużynę na przestrzeni tych 15 lat. No myślę, że będzie tak dziwnie bez tej Zielonej Góry w Ekstralidze, zwłaszcza, że no, nie zobaczymy Darbów Ziemi Lubuskich z Gorzowem, które przyciągały tłumy ludzi i zawsze towarzyszyły temu takie no, inne emocje. To też ciekawą sprawą będzie przyszłość Patryka Dudka, czy zostanie ze swoim klubem, czy pierwszy raz go zmieni, a jeżeli tak, to gdzie pójdzie, bo myślę, że to będzie łakomy kąsek w tym okienku transferowym. Tak, tak. No niestety, myślę, porozmawiajmy może o przyjemniejszych rzeczach, o najlepszej czwórce, jeśli chodzi o półfinały tutaj PG Ekstraligi. Półfinały rozpoczną się już 5 sierpnia, a rewanże tydzień później, 15 września. 5 września, tak. A rewanże tydzień później, czyli września 12. W pierwszych półfinałach spotka się ze sobą Gorzów z Lublinem oraz Leszno z Wrocławiem, także szykują się naprawdę ciekawe w sumie 4 starcia.
jeśli chodzi o kontrakty na rok 2022, mimo tego, że sezon się jeszcze nie zakończył, to zawodnicy już gdzieś przedłużają swoje kontrakty. Na chwilę obecną w Toruniu ponownie będziemy na MotoArenie oglądać Pawła Przepełskiego oraz Jacka Holdera. Także bardzo dobrzy zawodnicy tutaj, myślę, że Toruń ma się z czego cieszyć. W Gorzowie zostaje Szymon Woźniak, a w lubelskim motorze ponownie będziemy mogli w barwach klubowych obserwować na torze Dominika Kuberę i Jarosława Hampela. Tak, jeżeli chodzi o zespół Włókniarze Częstochowe, to tutaj kontrakty przedłużyli Kacper Woryna, który ma świetny koniec tutaj właśnie sezonu, oraz Bartosz Smyktała, który również bardzo dobrze się sprawdził w roli zawodnika U24. Oraz Leszno i Wrocław stawia na zatrzymanie swoich liderów. W leszczyńskich Bykach dalej będzie Jason Doyle, natomiast Sparta Wrocław zatrzymała Artioma Łagutę. Tak. No cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze podsumowanie. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia. Tak, dziękujemy za ten magazyn i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia. Do zobaczenia.